Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, gorąco Państwa witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń kończącego się tygodnia. Gośćmi tego wydania, warto zauważyć, w mijającym tygodniu są redaktorzy naszego dziennika Artur Kowalski, witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. I redaktor Sebastian Karczewski, witam, Szczęść Boże. Prezydent Andrzej Duda mianował 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego. Tym samym Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego liczy 80 sędziów. Jest więc kworum umożliwiające wybór władz Sądu Najwyższego, w tym pierwszego prezesa. Opozycja uważa, że prezydent złamał prawo, wręczając nominację, bo kandydatury sędziów przedstawiła prezydentowi niekonstytucyjnie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa. Nie widać więc końca sporu prawnego wokół sądownictwa. Pośród 28 kandydatów do izb cywilnej, karnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych nominacji nie otrzymał jeden kandydat do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Pan prezydent nie zdecydował się powołać danej osoby do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. W tym konkretnym przypadku pojawiła się wątpliwość prawna, czy są spełnione kryteria, które są określone w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prezydent, wręczając nominację nowym sędziom, złamał prawo, grzmi opozycja. Poseł Krzysztof Brejza uważa, że Andrzej Duda powinien zastosować się do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kilka wniosków o zabezpieczenie, czego skutkiem jest wstrzymanie wykonania uchwał Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziów. Prezydent powinien poczekać do rozstrzygnięcia sądowego, do rozstrzygnięcia również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy należąkiem Unii Europejskiej, prezydenta wiążą przepisy konstytucji. Nie zgadza się z tym Paweł Mucha. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed NSA. Te postanowienia nie były doręczane Kancelarii Prezydenta, panu prezydentowi. Jak mówił w Szwajcarii prezydent Andrzej Duda, trwa konieczna reforma komunistycznych struktur Sądu Najwyższego. Byłem autentycznie wstrząśnięty, kiedy analizując strukturę polskiego Sądu Najwyższego, dowiedziałem się, że jest kilkunastu sędziów, którzy byli aktywnymi działaczami partii komunistycznej, z których kilku skazywało w czasie stanu wojennego ludzi na kary więzienia. Teraz liczba sędziów Sądu Najwyższego przekracza 80 osób. To pozwala najstarszemu wiekiem sędziemu na zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne ma za zadanie wyłonić 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Spośród tych 5 kandydatów pan prezydent będzie mianował pierwszym prezesem jedną z tych osób. Panowie, czy te nominacje kończą zamieszanie wokół reformy sądownictwa, czy wręcz przeciwnie, intensyfikują to zamieszanie? Ale to zamieszanie z pewnością nie zniknie do końca kadencji, a może pewnie i później. Widzimy, że ta procedura zmiany w Sądzie Najwyższym postępuje, ale też i postępuje obstrukcja. No, to jest teraz rzeczywiście jest ważny moment. Jest możliwość, że już będzie można uruchomić samą tą procedurę wyłaniania nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest to znaczący krok. Panie redaktorze. No myślę, że to będzie trwało, ale że powód jest taki, że na samym początku mieliśmy zbyt mało jasnych, przejrzystych obrazów, zbyt mało przejrzystości w tej sprawie. I teraz dla przeciętnego człowieka, powiem, że przeciętny człowiek, tak jak ja, no gubi się w tym, całkowicie może się w tym pogubić, bo tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Ale myślę, że tutaj u źródła jest ten problem, że pewnych rzeczy, pewnych ruchów, których dokonywano, nie wyjaśniano społeczeństwu. I dzisiaj politycy czy prawnicy być może wiedzą, o co chodzi. Natomiast zwykły obywatel nie wie, o co chodzi. No, ale też chyba takie pozostaje wrażenie u przeciętnego odbiorcy i osoby, która słucha tego, co dzieje się wokół reformy sądownictwa, że tak naprawdę to prawo, które jest u nas w Polsce, ale także okazuje się, że prawo unijne, tak naprawdę nic nie znaczy, bo jest jeden prawnik, profesor konstytucjonalista, który mówi czarne, drugi na ten sam temat mówi białe. Ale to tak jak jest i było między prawnikami, jeden taką interpretację przedstawia, drugi inną, ale też
To... No, tak, no ale jakiś, no musi być jakieś zrozumienie, no jakiś wspólna podstawa. No, a my w tej chwili słyszymy, że prezydent łamie konstytucję ze strony jednych prawników. Z kolei są prawnicy, którzy twierdzą, że absolutnie nie łamie, mieści się w ramach tego, co stanowi konstytucję. To, co przede wszystkim widzimy w tym przypadku, to to, że niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego po prostu wychodzą ze swojej roli sędziego. Prezydent po prostu realizuje swoje kompetencje, które wynikają z przepisów, z konstytucji, z przepisów ustaw. A jeżeli chodzi o postawę niektórych części sędziów, widać tutaj zwyczajne takie zaangażowanie polityczne. Od tego powinni być jak najdalej. No tak, bo to na pewno ten spór, który trwa od kilku lat, pokazuje nam, że tak naprawdę sędziowie to nie są te osoby, które rzeczywiście mają przepastkę na oczach i ważą tylko argumenty, ale niestety czasami też mają emocje, mają pewne inklinacje polityczne, mają pewne poglądy, mają osobiste emocje, czy jakieś pozytywne lub negatywne do danych osób z życia publicznego. No i niestety te emocje coraz bardziej są uwydatniane, ale od sędziów od wszystkich sędziów, ale tym bardziej od sędziów Sądu Najwyższego jednak sądzę, że wszyscy moglibyśmy wymagać, żeby one były trzymane na wodzy. Wiadomo, każdy ma jakieś poglądy polityczne, no ale jednak... A jak panów zdaniem będzie wyglądał kolejny etap zmian, bo w tej chwili jest kworum, jest 80 sędziów, Zgromadzenie Ogólne może wybrać nowe władze, może wybrać prezesów poszczególnych izb, ale nade wszystko może wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tymczasem pani Małgorzata Gersdorf nadal utrzymuje, że jest pierwszą prezes, czyli to stanowisko jest obsadzone. Czy tych 20 nowych sędziów, prawie 30, którzy zostali wybrani w tym ostatnim rozdaniu, oni przecież nie będą w stanie wybrać nowego prezesa, bo tamci mogą z kolei zbojkotować ewentualne wybory. Ale to, co pani sędzia Gersdorf utrzymuje, no to jest mało istotne w tym względzie. No, jeszcze z tą całą procedurą trochę też musimy poczekać, aż ci sędziowie, którzy zostali przez pana prezydenta tutaj wskazani i obejmą swoje już tak fizycznie swoje stanowiska. Część już objęła już pierwszego dnia, 10 października, tuż po nominacjach 15 sędziów zgłosiło się do Sądu Najwyższego i rzecznik tego sądu, pan sędzia Leskowski, mówi, no, musi stwierdzić, że rzeczywiście oni zostali zgodnie z procedurą wybrani, czyli na przykład sam rzecznik no nie kwestionuje legalności wyboru i jakby nie kwestionuje też umocowania prawnego tych sędziów i ich przyszłych decyzji i ich przyszłych wyroków. Nie kwestionuje, no właściwie, bo nie ma tutaj czego. No ale opozycja, panie redaktorze, mówi, że jeśli będzie wybrany nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, to będzie dublerem. Czyli to samo, co się mówi w przypadku części kilku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale że opozycja mówi, że będzie dublerem, to nie znaczy, że nie będziemy mieli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak samo mamy i Trybunał Konstytucyjny, więc tutaj rozdzielmy ten język opozycji, który jest to... ucieleśnia pewną tutaj walkę polityczną od tego, co się odbywa zgodnie z procedurami. Panowie, czyli tak, można mieć jakąkolwiek nadzieję na to, że sprawy wokół Sądu Najwyższego nieco jakby ucichną, te emocje się rozładują, czy raczej nie ma szansy? No jesteśmy w okresie wyborczym, w tej chwili kończy się przedostatni tydzień kampanii wyborczej, do wyborów 9 dni, o tym będziemy w dalszej części programu mówić, na wiosnę, w maju wybory do Parlamentu Europejskiego, na jesieni w przyszłym roku samorządowe, a i za rok, w 2020 roku wybory prezydenckie, no cały cykl wyborczy, czy ten temat no, będzie tym tematem dominującym, że łamanie praworządności i tak dalej? No, jak widzimy przez prawie całą kadencję właściwie
obecną temat praworządności jest przez opozycję podnoszony ze skutkiem, no jeżeli mówimy tutaj polityczny skutek, no to taki niekoniecznie to jest dobry skutek, który w jakiś sposób mobilizuje rzesze wyborców. Część oczywiście tak, więc temat będzie obecny, tym bardziej też, że w najbliższych tygodniach i miesiącach jak najbardziej najbliższych, pewnie dwóch, trzech, będą te spekulacje, przymiarki, kto będzie zaproponowany panu prezydentowi wśród tych pięciu kandydatów na pierwszego prezesa, więc też te emocje dodatkowe i te polityczne będą cały czas. Panie redaktorze, czy sprawa sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, a nade wszystko Sądu Najwyższego, będzie tym tematem, który zdominuje najbliższe kampanie wyborcze? Myślę, że zawsze będzie przywoływany, bo no, jesteśmy w rzeczywistości politycznej w takiej, jakiej jesteśmy, że mamy nieustanny spór i pewnych rzeczy nie da się wyjaśnić, dlatego to, co powiedziałem wcześniej, ludzie nie są przyzwyczajeni do szczegółowego analizowania pewnych rzeczy. To, co wiedzą prawnicy, to, co wiedzą specjaliści, zwykły człowiek jest od tego daleko i tak jak się patrzy, no, patrzy przede wszystkim przez pryzmat polityczny. To jest spytać przeciętnego człowieka, on powie, że to jest spór między PiS-em a PO i tego, kogo jestem zwolennikiem, temu przyznaję rację. I myślę, że przy każdych wyborach tak to będzie wyglądać. Być może to troszeczkę przycichnie, ale przywoływane moim zdaniem będzie. Panowie, przechodzimy do kolejnego tematu naszego dzisiejszego programu. Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andrzejew ostro o relacjach z Polską. Dyplomata nie widzi możliwości prowadzenia oficjalnego dialogu na tematy historyczne między Warszawą a Moskwą. Deklaruje równocześnie, że Rosja nie zapomni i nie wybaczy Polsce usuwania tak zwanych pomników wdzięczności Armii Sowieckiej. Nie zapomnimy i nie przebaczymy. Dopóki w Polsce nie zostanie uznany bez jakichkolwiek zastrzeżeń wieczny dług wdzięczności wobec żołnierzy radzieckich, którzy tutaj ginęli, dopóki będzie trwać obecna skandaliczna sytuacja, gdy wyzwolicieli nazywa się okupantami, to na płaszczyźnie oficjalnej na tematy historyczne nie mamy o czym rozmawiać. Na pewno jest to wypowiedź mocna, ale nie nowa. Wielokrotnie strona rosyjska już domagała się od Polski zmiany polityki historycznej. Podkreśla historyk dr Leszek Pietrzak i przypomina, że mit rosyjskiego wyzwolenia jest jednym z najważniejszych narzędzi politycznych Kremla wobec partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej, które mają ich podporządkować. Postawić niejako ich w sytuacji proszącego, który ma być wdzięczny za sowieckie wyzwolenie z przeszłości. Rosyjskie elity oraz zwykli Rosjanie są przekonani o wyjątkowej historycznej roli swojego państwa, wskazuje profesor Krzysztof Kubiak. Rosyjska percepcja historii jest całkowicie odmienna od naszej i znalezienie punktów wspólnych wymagałoby olbrzymiej dozy dobrej woli, której w tej chwili nie ma ani po jednej, ani po drugiej stronie. Relacje bilateralne polsko-rosyjskie są de facto zamrożone. Od lat nie było żadnego spotkania bilateralnego na wysokim poziomie. Warszawa nie akceptuje przede wszystkim rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówił w wywiadzie dla Komersanta szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Pozostawia to piętno na stosunkach Rosji z NATO, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Doprowadziło do zachodnich sankcji wobec Rosji, które należy utrzymać, dopóki Rosja nie zmieni swojej polityki wobec Ukrainy. Problemem dla Warszawy jest również gazociąg Nord Stream 2 oraz przetrzymywanie przez Rosję wraku Tupolewa Tu-154M. Pierwszy wywiad ministra Czaputowicza dla rosyjskiego Komersanta został jednak w tym samym numerze skonfrontowany z agresywnym przekazem ambasadora Rosji. Nie pamiętam, żeby w gazecie Komersant wywiad ministra spraw zagranicznych Niemiec czy Francji był kontrowany wywiadem ambasadora rosyjskiego. Takie rzeczy się tam nie zdarzają, w związku z tym to jest poważny błąd. Właśnie panowie, nie zapomnimy i nie wybaczymy. No to nie są słowa, które można uznać za dyplomatyczne. No i to stwierdzenie o tym wiecznym długu wdzięczności. No, ale czy to jest niespodzianka? Nie, no nie jest to niespodzianka. To zresztą też pokazuje, jakie są relacje między oboma
No ale pokazuje to, że dla Rosji, być może to jest pretekst, ale moim zdaniem nie, te sprawy związane z przeszłością, z II wojną światową i jakby rolą Armii Czerwonej w walce z niemieckimi hitlerowcami, no to jest dla Rosji bardzo ważne. To nie jest tak, że oni to są w stanie tak spokojnie zostawić. Ale my możemy stwierdzić, że Sowieci żadnym wyzwolicielem nie byli, tylko przyszli... No my to stwierdzamy po prostu. Stwierdzamy. Zmierzyli się z innym mocarstwem, z Niemcami i po prostu zajęli miejsce innego okupanta. Taki jest nasz tutaj punkt widzenia, a nie jest naszą rolą upamiętniać, stawiać pomniki okupantom. Tutaj też nie mylmy, bo jest, zwraca się uwagę na groby, cmentarze, to przecież jest. No groby utrzymywane, żołnierzy mogliby. Rosyjskich, armii sowieckiej są upamiętnione, są zadbane, są otoczone opieką. Bo to należy się, to wynika z kultury polskiej, ale także z prawa międzynarodowego. Pomniki natomiast stawiajmy swoim, naszym bohaterom. Panie redaktorze, jak pan ocenia ten wywiad ambasadora, który był, jak w materiale słyszeliśmy, odpowiedzią na wywiad z kolei, jakiego udzielił Komiersantowi nasz szef dyplomacji, minister Jacek Czaputowicz? W tej całej dyskusji ja całkowicie zgadzam się z tym, jeżeli chodzi o ten aspekt historyczny, natomiast cały czas mam duże wątpliwości i uważam, że ta nasza polityka wschodnia nie jest do końca przejrzysta. Mm-hmm. Że tutaj słusznie było w tym materiale powiedziane, że to jest taki upór jednej i drugiej strony. Dlaczego? No chociażby przykład i wywiad pana Czaputowicza w Komiersancie, gdzie jest mowa o Ukrainie. Wydaje się, że pewnych rzeczy nie widzimy. A powinniśmy widzieć, jeżeli chodzi o dyplomację. Jeżeli mówimy o nawiązaniu jakiegoś dialogu, o tym, że chcemy dialogu, to jedna i druga strona musi jak gdyby postępować według pewnych zasad tego dialogu. A tutaj mamy coś takiego, że albo wy przyjmiecie nasze racje, albo nie, i wtedy nie uważamy, nie wszystko jest w porządku dla nas. I druga strona mówi, albo przyniesie nasze racje. No ale panie redaktorze, w jaki sposób można wyśrodkować, wypośrodkować relacje, rację Polski i rację Rosji, jeśli chodzi o przeszłość? No nie możemy uznać, że armia sowiecka była częściowym okupantem, tak? Tylko była okupantem od 1944 roku, właściwie do 1992 bodajże. Najbardziej. I tutaj z tego pola nie możemy ustąpić. Tylko to jest tak jak cieniowanie Niemców po II wojnie światowej. A mianowicie, tutaj mamy pewną rzeczywistość, która jest oczywista, czyli historia, która jest oczywista. I tutaj my nie możemy na krok ustąpić z tej sprawy. Rosjanie też mówią, nie zapomnimy i nie wybaczymy. Natomiast z drugiej strony mamy Ukrainę. Mhm. Jeżeli tu byłaby sprawa przejrzysta, myślę, że tutaj, i to pokazuje ta rozmowa, też inna, bo inny. No, ale jak, panie redaktorze, podejść do sprawy ukraińskiej? No faktycznie Rosja złamała prawo międzynarodowe, zaanektowała Krym, prowadzi wojnę w Donbasie i to jest wojna regularna i tam to nie są zielone, to są zielone ludziki, tak? Oczywiście, ale postępowanie i polityka rosyjska to nie jest nowość, to nie powstało dzisiaj. To jest 70 lat komunizmu i później czasy pokomunistyczne od 90 roku, które wiadomo jak się kształtowały. Więc dla wytrawnych dyplomatów tutaj i na Zachodzie to nie jest nic nowego. Więc pewne rzeczy są oczywiste. Natomiast my nie możemy grać, jeżeli my potępiamy posunięcia Rosji, nie możemy w tym samym czasie grać kartami Rosji. Ale ten wywiad dla Komiersanta moim zdaniem jest takim próbą wyjścia do strony
rosyjskiej, takiej próbą podania ręki, a właściwie podaniem ręki. Tymczasem wywiad, który na tych samych w tym samym numerze jest publikowany, jest ewidentnym odrzuceniem tej wyciągniętej ręki. Ale tak funkcjonują media. I my patrzymy na sferę medialną, to co mówi jedna strona i to co mówi druga strona. Bardziej myślę, że nie tyle media, co propaganda kremlowska. Oczywiście, tak funkcjonuje. Ale ta propaganda funkcjonuje wszędzie. Jeśli zerkamy na ten wywiad, widzimy, że dziennikarka jest doskonale przygotowana do efektów propagandowych. To czytając ten wywiad widać wyraźnie. I wiadomo, jaka jest propaganda, wiadomo, jaka jest historia. Tyle tylko, że w tym dialogu i w tej konfrontacji z tą propagandą my nie możemy też być propagandistami. Wtedy stoimy na pozycji uczciwej. Jeżeli my mówimy, że wszystko po naszej stronie jest uczciwe, czyli my nie stosujemy propagandy, przecież w tym pytaniu wyraźnie padło to. Dlaczego jest tak, że jeżeli mówimy o stosunkach polsko-rosyjskich, nagle Ukrainę wyłączamy? To jest tak, jeżeli ktoś na zewnątrz popełnił jakieś przestępstwo, uznajemy, że on popełnił przestępstwo, ale my innych przestępstw nie musimy wymazywać. Myślę, że tu jest jakiś początek, na tym polega zresztą dyplomacja. Ja mam wielu przyjaciół, ja z nimi rozmawiam na te trudne tematy i czasami jest sytuacja taka, że przy stole jestem jedyną osobą, która musi bronić tego, o czym tu mówimy. Mhm. Jeżeli się rozmawia, i ja sam przeżyłem takie sytuacje, jeżeli się rozmawia, ale rozmawia w pełnej prawdzie, że każdy broni swoich argumentów, wiadomo, co zrobiła tam propaganda, można do czegoś dojść. Jeżeli na propagandę też w odpowiedzi angażujemy propagandę, wówczas powstaje problem. I myślę, że ten problem jest widoczny w całej naszej polityce wschodniej, ale nie mówiąc panie redaktorze, jakie są przykłady polskiej propagandy w relacjach polsko-rosyjskich? Mówimy o tym okresie teraz? Tak, teraz. Mówię postępowaniu w stosunku, o polityce wschodniej w stosunku do Ukrainy. Mhm. Czyli o pewnych rzeczach nie mówimy. Czyli na przykład o czym nie mówimy? Mówimy o wyniszczeniu, o usuwaniu pomników, które symbolizują system totalitarny. Mhm. Bardzo dobrze. Ale jeżeli na Ukrainie stawiają pomniki zbrodniarzom, a my mówimy, że wszystko jest w porządku. No to nie do końca tak jest, bo jednak polskie władze często oponują przeciwko temu. IPN nie ma na przykład w tej chwili najlepszych relacji między naszym IPN-em a IPN-em ukraińskim. Są wstrzymane w tej chwili prace ekshumacyjne poszukujące nawet nie ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich, ale żołnierzy z 1939 roku. Ukraińcy powiedzieli nie. Właśnie dlatego, że jest sprzeciw, że między innymi usunięty został pomnik gloryfikujący UPA. Jak najbardziej. Tak. Mhm. Ale w tym wywiadzie pan Czaputowicz mówi wyraźnie, największym naszym sojusznikiem jest Ukraina. Mhm. No tak, no to jest dyskusyjne oczywiście. No, jest takie stwierdzenie, że największym naszym sojusznikiem, więc przy tej polityce, propagandowej polityce rosyjskiej, jeżeli dziennikarz i wszyscy słyszą takie stwierdzenia, że przy tym wszystkim to dla nas nie jest ważne, bo Ukraina jest naszym największym sojusznikiem. Coś tu jest nie tak. No tak, no polsko-rosyjskie relacje są bardzo trudne. Nic nie wskazuje na to, żeby one w jakiś sposób uległy zmianie, poprawie. No tutaj rzeczywiście do tanga trzeba dwojga, więc tutaj też Rosja musi wykazywać minimum też dobrej woli. No na razie tego nie wykazuje. No też nie można rezygnować ze prawdy, która jest potężną siłą i jest argumentem stojącym po naszej stronie. Panowie, to teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Wracamy do Polski. Do wyborów samorządowych pozostało 9 dni, na ulicach coraz więcej plakatów, banerów. Kampania jest coraz bardziej dynamiczna. Na jaw wychodzą różne ciekawostki z życia kandydatów. Hanna Zdanowska od 2010 roku rządzi Łodzią. W tych wyborach jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej. Kandydatką z prawomocnym wyrokiem sądowym, przypomina prawnik Stanisław Zapotoczny. Została już w tej chwili skazana na karę, ale karę grzywny za złożenie fałszywych oświadczeń w związku czy w zamiarze uzyskania kredytu
bankowego przez jej konkubenta. Sąd skazał Hannę Zdanowską na 20 tysięcy złotych grzywny. Kodeks wyborczy mówi, że osoba skazana na grzywnę może kandydować w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta. Ale czy taka osoba, gdyby była wybrana, będzie mogła piastować urząd? I tu już są poważne wątpliwości, przypomina szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. O tym decyduje już inna ustawa, ustawa o pracownikach samorządowych, która jednoznacznie wskazuje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem z oskarżenia ściganym za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie może pełnić funkcji w samorządzie. Czy zatem głosy oddane na Zdanowską będą zmarnowane? Czy nawet jeśli wygra, to i tak nie będzie prezydentem, gdyż wojewoda może wygasić jej mandat jako osobie z prawomocnym wyrokiem? Pytania te zapowiadają jedno. Czeka nas gigantyczny spór o to, kto będzie włodarzem miasta Łodzi. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza sprzeczność w obowiązującym prawie. PKW oświadczyła, że rozbieżności między kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach samorządowych powinny zostać szybko usunięte. Komisja podała jednocześnie, że kwestie związane z przestrzeganiem ustawy o pracownikach samorządowych nie należą do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej. W ostatnim czasie właśnie sprawa pani prezydent Hanny Zdanowskiej stała się głośna. Wypowiadają się na ten temat czołowi politycy zarówno strony rządowej, jak i strony opozycyjnej. No właśnie, czy jest to możliwe, że Hanna Zdanowska może zostać prezydentem, bo ma rzeczywiście duże poparcie, ale nie będzie urzędowała. Może otrzymać najwięcej głosów, w ten sposób możemy powiedzieć, tak, w wyborach. Ale wszystko wskazuje na to, że jednak nie mogłaby objąć urzędu. No tutaj rzeczywiście Platforma Obywatelska jest w Łodzi w trudnej sytuacji, bo rzeczywiście ma i urzędującą już prezydent, która już została zgłoszona trudno jest podjąć decyzję o wycofaniu się w ogóle praktycznie z tych wyborów. No tak, ale jest ta sprzeczność w prawie, prawda? Ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że osoba, która jest skazana, nie ma tutaj tego rozgraniczenia na karę, prawda, grzywny czy karę pozbawienia wolności, nie może pełnić swojej funkcji. Zresztą ten przepis, zdaje się, sama Platforma wprowadziła do prawa. No i teraz byśmy wymagali pewnej konsekwencji. Tutaj się jednak wszyscy zgadzaliśmy, że jednak, aby te osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem, prawda, ściganym, nie mogły pełnić. Ale to jest rzeczywiście problem dla każdego urzędnika. Jeśli jest skazany, no powiedzmy, że gdyby było jakieś przestępstwo nieumyślne, a tutaj jest przestępstwo umyślne, fałszowanie dokumentów. Ale to jest tym bardziej wielki problem, jeżeli nawet słuchamy pani prezydent, która mówi, że ona nic złego nie zrobiła, nie ma sobie nic do zarzucenia. To mówi prezydent, urzędnik, który właśnie wszystko z dokumentami wszelkimi powinien mieć w porządku. I to jest naprawdę niepojęte, że takie słowa słyszymy. A jak panowie oceniają tę kampanię wyborczą? No 9 dni do końca, do wyborów. Jeszcze nam został najbardziej intensywny czas tej kampanii. Jakie zaskoczenia, panowie? Co panu zdaniem było najważniejsze w tej kampanii? Jest najważniejsze. Czy zaskoczenia? No nie wiem. Widzę jednak wielką mobilizację wśród tych największych partii. Kolejne te wyborcze spotkania Prawa i Sprawiedliwości, zaangażowanie duże. Czy sprawa taśm mnie na przykład zaskoczyła? Nie sądziłem, że będzie użyty w kampanii wyborczej, przepraszam za kolokwializm, odgrzewany kotlet. No, użyto. Użyto, tak, że to rzeczywiście odgrzewany kotlet i nie wiem, mnie to już nie emocjonuje i nie sądzę, żeby to znalazło rzeczywiście jakieś odbicie takie negatywne. Panie redaktorze, na koniec, jak pan ocenia tę kampanię? Znaczy, nic się nie zmienia od lat. Jak ja powiem tak, jeśli patrzy się na kandydatów, to powinniśmy żyć w idealnym kraju, bo każdy wie najlepiej, co, jak w jego regionie potrzeba i każdy wie, jak to zrobić. I zaskoczony jestem, że kiedy po wyborach przychodzą nowe władze, dalej jesteśmy w tym punkcie i dalej nikt nic nie wie, jak co zrobić. Więc to jest takie
przepraszam za złośliwość może, ale... Ale jakieś przełomy po tych wyborach będą? No wszystko to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrać w części sejmików wojewódzkich i nawet samodzielnie rządzić, bo w tej chwili tylko w jednym rządzi, na Podkarpaciu. Tutaj może być zmiana? Nie wiem. Ciężko mi jest oceniać po tym, po tych... Zresztą nigdy nie ocenia się po kampanii, tylko po konkretnych ludziach, po tym, po pewnej historii. Takie jest spojrzenie przeciętnego człowieka, tak jak ja z oddali. Natomiast nie wiem, czy coś się zmieni, jak się zmieni, to pokażą to wyniki wyborów. Wszyscy kandydaci i na samorządowców, na radnych, i na wójtów, prezydentów, burmistrzów zapowiadają, że się bardzo dużo zmieni. Obietnic jest co niemiara. No, zobaczymy, czy jak te wybory będą przebiegały. Panie redaktorze, na koniec trwa w Watykanie synod biskupów na temat młodzieży. Czego się możemy po tym synodzie spodziewać? Będzie jakikolwiek przełom, czy no niestety będzie tak, że młodzi ludzie, no niestety, no, to widać i w Polsce widać bardzo mocno, że odchodzą od Kościoła? Znaczy, biskupi są pełni nadziei i w wypowiedziach to słychać. Ja też jestem pełen nadziei, słuchając wypowiedzi niektórych biskupów, ale jestem też pełen obaw, dlatego że są też sygnały biskupów o tym, żeby się nie wydarzyło coś takiego, jak wydarzyło się po synodzie do spraw poświęconym rodzinie, gdzie do tej pory mamy pewne rzeczy. Ale młodzi ludzie zawsze są pełni ideałów, a taka kondensacja ideałów, jaka jest w Ewangelii, nie ma nigdzie, w żadnym innym przekazie, i to, co jest ewangeliczne, może młodych ludzi pociągać. No, pierwsze spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II, 400 rocznicę, teraz obchodzimy z młodzieżą. On tam wyraźnie powiedział, wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Myślę, że dobrze się stało, że biskupi podjęli początek synodu. Padło to hasło o wsłuchiwaniu się w głos młodzieży. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za przypomnienie słów Jana Pawła II, panom za dyskusję. Naszymi gośćmi w tym wydaniu programu Warto Zauważyć w mijającym tygodniu byli redaktorzy naszego dziennika Artur Kowalski. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże. I Sebastian Karczewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne nasze spotkanie za tydzień. Teraz państwu życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.